Ja sobie tak pomyślałem, tak do przeszłości się cofnąłem, że chyba na każdym osiedlu i chyba w każdej klasie i chyba w każdej szkole był chociaż jeden typ, który aspirował do bycia raperem, nie? To było można go poznać po tym, że zawsze miał szerokie spodnie, któremu nawet przykrywały buty, prawda? Nie wiadomo, czy jest na boso, czy jest jednak w butach. I zawsze chodził w tych jednych portkach. Lato, wiosna, jesień, zima, nawet na WF, nawet na rozpoczęcie szkoły, roku szkolnego przychodził. Tylko zamiast bluzy FUBU zakładał białą koszulę. Musiał być zawsze raperem, zawsze słuchaweczki w uszach, kojarzycie? Zawsze to byli wyluzowani goście, on miał zawsze słuchaweczki. Znałem gościa, któremu buchnęli Discmana i miał te słuchawki do niczego nie podłączone. Po prostu... Już chodziło o look, rozumiesz? On jest, kurwa, muzyczny.